Co się dzieje z tym październikiem, przecież miało być tak dobrze, znajdujemy się w hossie, a średni wzrost w trakcie października wynosi plus 20%, a aktualnie od października do teraz, czyli 10 października jest to dzień, w którym to nagrywam, okazuje się, że jesteśmy 4% na minusie. Więc co się tutaj stało? Dlaczego tak jest? Jak ten element układanki wygląda na Tle poprzednich cykli i nie tylko. Dlatego zbadamy sobie dzisiaj najważniejsze kwestie. Emocje i oczekiwania są jak najbardziej wzmożone, i myślę, że po obejrzeniu tego materiału będziesz mógł jeszcze bardziej świadomie podejść do tego bardzo kluczowego miesiąca. A jeśli byłeś na bieżąco z moimi poprzednimi materiałami, to wiesz, że ja aktualnie rozgrywam ten październik z pozycjami long o małej dźwigni właśnie na giełdzie Bybit, na której aktualnie masz do odebrania airdrop o wartości 500 dolarów właśnie na pierwszą pozycję lewarowaną, a link do odebrania tego airdropa zostawiłem Tobie poniżej, pod tym filmem, w opisie na samej górze, jak zresztą teraz widzisz. I co ciekawe, to żadna inna giełda czegoś takiego nie oferuje. Jest to akcja ograniczona czasowo i ona wróciła po jakimś tam czasie. I jak się ona skończy, to ja nie wiem, czy w ogóle wróci tym razem, więc warto skorzystać prędzej niż później. O co chodzi z tymi październikami? Dlaczego aktualnie jesteśmy na 4% minusie od początku tego miesiąca? Tak się składa, że sytuacja jest dosyć prosta, ale myślę, że czasami po prostu trzeba zobaczyć lub jeszcze raz usłyszeć, aby sobie coś bardziej uświadomić. Więc teraz to co widzisz tutaj, ta żółta linia, to jest właśnie październik z 2023 roku, i ja jak później sobie zobaczysz, że zaznaczyłem wszystkie październiki, Zarówno te w Hossie, jak i w Bessie. Październiki w Hossie zaznaczyłem na żółto, a październiki w Bessie zaznaczyłem na czerwono. Do nich przejdziemy sobie później, sobie chronologicznie przejdziemy od tego, co się aktualnie dzieje, do tego co działo się rok temu. I tutaj, jak już widzisz, od początku. Października, od otwarcia świecy do najniższego punktu, jaki osiągnęliśmy rok temu, właśnie w październiku, to ten spadek wynosił około minus 5%, czyli nieco większy spadek niż aktualnie. Natomiast weź pod uwagę, że te spadki miały miejsce w pierwszej połowie października i jeśli sobie pociągnę tą strzałeczkę nieco tutaj dalej, czyli do końca października, to zobaczysz, jak w tej drugiej połowie no, sytuacja się miała. No i nie mówię, że będzie tak raz jeszcze, bo historia się nie powtarza, ale się rymuje. Dlatego to, co teraz widzisz przed sobą, to jest mapa likwidacji z lookbackiem dwuletnim i zobaczymy sobie tutaj bardzo ciekawą kwestię na temat tego, jak w dużej mierze został rozegrany październik właśnie rok temu i nie zdziwię się, jeśli będzie raz jeszcze podobnie. Więc mamy te spadki o te 5%, które sobie wcześniej zaznaczyliśmy i naturalnie to, co około 90% uczestników rynku lubi robić, to otwierać shorty, po spadkach, przez co można było zauważyć duże pule likwidacji, pulę płynności do zebrania na wyższych poziomach. I najzwyczajniej w świecie market makerzy sięgnęli po tą płynność. A do tego, jeśli byłeś obecny na rynku w tamtym czasie, to również pojawiły się pierwsze takie bardziej poważne spekulacje odnośnie etf od BlackRock, ponieważ pojawił się ich oficjalny ticker, czyli iBit, co jeszcze bardziej dało paliwa do wzrostu. Schodząc teraz na niższy lubek, czyli na lubek jednomiesięczny, to zauważymy, że Aktualnie największa pula płynności znajduje się w okolicach 57 tysięcy dolarów i zejście na ten poziom by oznaczał nam spadek około minus 10% od lokalnego szczytu ostatniego, który miał miejsce 7 października. Żeby się skupić bardziej na tym, co dzieje się w jeszcze krótszej perspektywie, to zerchniemy sobie na lookback 7-dniowy i tutaj zauważymy kolejną ciekawą kwestię. Ponieważ te spadki na początku października, to jak się później okaże, wiem, czy to już jest spoiler, ale one są jak najbardziej cykliczne ze względu na oczekiwania i emocje związane z tym jak najbardziej byczym miesiącem, ale oczywiście po jego zamknięciu. I dlatego likwidacja longów o dużej dźwigni miała tutaj miejsce. I widzimy, że buduje nam się kolejna tutaj pula na bardzo psychologicznym poziomie około 60 tysięcy dolarów. W temacie płynności to zauważymy również budującą się pulę w okolicach 65 tysięcy dolarów, czyli również na tym lokalnym szczycie. Zatem aktualny spadek od początku miesiąca do teraz około minus 5% ma jak najbardziej prawdopodobieństwo zejścia jeszcze niżej właśnie na te 60 tysięcy dolarów lub nawet 57 tysięcy dolarów. Jeśli spojrzysz na to z tej perspektywy, no to zauważysz, że no to i tak nie są jakieś ogromne spadki. Spadek na te 57 tysięcy dolarów, jeśli by nastąpił, to dzieli nas od niego około 5%. A co ciekawe, to i tak z perspektywy analizy technicznej oznaczałoby wyższy Dołek, czyli nadal kontynuacja trendu wzrostowego, który nam się tutaj powoli zaczyna kreować. Ale to nie wszystko. Bessa, rok 2022 od otwarcia października do jego najniższego punktu, który miał tutaj miejsce na końcu tego knota, wynosił około minus 6%. A co ciekawe, to i tak podczas Bessy ten październik został zamknięty na zielono, a ta najbardziej spadkowa część ponownie miała miejsce w pierwszej połowie tego miesiąca. Idziemy dalej. Mamy sobie tutaj październik 2021 roku przed ostatecznym szczytem Hossy z 2021 roku. I tutaj mamy ponownie sytuację, w której mamy spadki w pierwszych dniach października, oczywiście są one tutaj zdecydowanie mniejsze niż w innych. Ale to i tak nie umniejsza faktu. Spadki i wykoszenie longów o dużych dźwigniach jest wręcz naturalnym zjawiskiem. Przykładów jest wiele. Mógłbym tutaj oczywiście wszystkie pokazywać. Mamy teraz 2020 rok. W pierwszych dniach spadek o minus 3,5%. Finalne zamknięcie na poziomie 28,5%. Każdy może sobie prześledzić dane bez używania jakichś płatnych narzędzi. Największe spadki natomiast... Mieliśmy w trakcie hossy z 2019 i tutaj te spadki wyniosły nawet minus 12%, i tym razem trwały one około 3 tygodni, ale i tak. Finalnie miesiąc zamknięty na 24% wzroście. Kolejny październik z Bessy i tutaj sobie zobaczymy, że również pierwsze tygodnie były najbardziej krwawe dla tego miesiąca. I tak został on finalnie zamknięty na czerwono. Nic tutaj nie ma stuprocentowej skuteczności. Natomiast faktem jest to, że właśnie te pierwsze dwa tygodnie października są historycznie spadkowe, szczególnie te pierwsze dni, które już mamy za sobą. I co ciekawe, to już znajdujemy się właśnie w tych takich zdrowych ramach październikowej korekty, czyli właśnie w okolicach tych 5%. I przypomnę raz jeszcze, że ja tutaj mierzę od otwarcia miesiąca do końca najniższego knota, jaki miał miejsce w trakcie tego miesiąca. Więc tak, powtórzę się, mamy tutaj powtarzający się schemat, ale weźmiemy sobie pod uwagę jeszcze kilka innych kwestii. Ponieważ idąc jeszcze dalej wstecz, to te dane zaczynają być nieco mniej wymierne. Tutaj widzimy, że w 2016 w trakcie HOS największy spadek miał miejsce w okolicach minus 1,5%. Rok wcześniej bardzo podobna sytuacja. BESSA z 2014. Widzimy, że październik tutaj został również na czerwono zamknięty, a najniższy osiągnięty poziom był prawie minus 29% od otwarcia tego miesiąca. Ale oczywiście ta zmienność, idąc bardziej wstecz, po prostu była jeszcze większa. Tutaj nawet widzimy, jak długie te noty potrafiły być. Dosłownie w pierwszych dniach października nawet Bitcoin spadł o minus 33%. Więc myślę, że nie ma co aż tak iść w przeszłość i skupić się bardziej na tym, co jest bardziej prawdopodobne teraz. Czyli, tak jak mogłeś zauważyć wcześniej, to te zniesienia Fibonacci'ego, które sobie omówiliśmy w poprzednich analizach, przedstawiają nam ciekawą sytuację, w której Golden Pocket, czyli poziom 0,618, ma miejsce właśnie w okolicach 57 tysięcy dolarów, czyli tam, gdzie te pule płynności zaczynają się budować. Natomiast aktualnie znajdujemy się w wyznaczonej przez nas strefie, która w ujęciu średnioterminowym może być optymalna do otwierania longów o małej dźwigni. Do tego mamy średnią kroczącą pięćdziesiątkę, która świetnie sprawuje się jako wsparcie i opór i tak się składa, że to właśnie od niej, nieco poniżej jej, żwawo się odbiliśmy. Zatem bardzo możliwe jest, że jeszcze przez powiedzmy około tydzień możemy mieć do czynienia z takim marazmem i wychodzenia z tego lokalnego dołka, który miał miejsce na chwilę obecną, 3 października. Oczywiście to może się zmienić, może się opłacić rozstawić kolejne zlecenia Long właśnie w okolicy tego Golden Pocketa oraz 60 tysięcy dolarów, ponieważ w tej okolicy również mamy kluczowy poziom na zniesienia Fibonacci'ego, czyli właśnie 0,5. A do tego, jak założymy sobie mój autorski wskaźnik, który oczywiście możesz sobie odebrać za darmo z opisu, to tutaj zauważysz, że były bardzo silne sygnały zakupowe, które są oznaczone tym tutaj znaczkiem. By właśnie w okolicach tego lokalnego dołka. I od tamtego czasu na wykresie jednodniowym nie pojawiło się więcej sygnałów, zatem sugerowanie się tym wskaźnikiem mogło się opłacić, po to go stworzyłem. I tak jak mówiłem, każdy może sobie go odebrać z opisu poniżej pod tym filmem. Kilka kliknięć i w ciągu 24 godzin otrzymasz dostęp właśnie na TradingView. Teraz natomiast odłóżmy go sobie na bok i zwróćmy również uwagę na lata elekcyjne, czyli rok, w którym właśnie się znajdujemy. Tutaj będziemy mieć bardzo ładnie oznaczone. I widzimy, że 4 lata temu to ta zmienność przed wyborami była jak najbardziej wzmożona, i nie zdziwię się, jeśli będzie raz jeszcze, a jak cofniemy się do 2016 roku, w którym wygrał Donald Trump, to widzimy, jak ta zmienność była jeszcze bardziej dotkliwa. Natomiast przypomnę raz jeszcze, to już są jedne z tych wcześniejszych lat rynku kryptowalut, ale i tak pokazuje nam to powtarzający się schemat, który może się pojawić w nieco podobnej lub zbliżonej formie. Jeśli chodzi o wybory, to ja również jestem w trakcie zbierania materiałów i informacji odnośnie takiego bardziej obszernego omówienia, jak rynki zachowywały się w trakcie wyborów oraz w ich obliczu, który również wyląduje na tym kanale, więc subskrybuj, aby być na bieżąco. Dotychczas bycie na bieżąco się opłaciło i ja nie zamierzam tego zmieniać. A teraz kolejna ciekawa kwestia, polegająca na tym, że dwie proste średnie kroczące SMA 43 oraz SMA 10, ta pierwsza 43 oznaczona jest na czerwono, druga, ta dziesiątka oznaczona jest na niebiesko. To zbadajmy sobie aktualną sytuację, ponieważ przyda nam się to w poznaniu ciekawego kontekstu odnośnie rozgrywania tego miesiąca na przestrzeni kolejnych dni oraz tygodni. Więc, co my tutaj mamy? We wrześniu cena znajdowała się ponad dwoma tymi średnimi, wraz z wejściem października znaleźliśmy się w tej strefie między tymi dwoma średnimi i teraz odbijamy się od tej prostej średniej kroczącej 43. A tak się składa, że rok temu mieliśmy do czynienia z bardzo, bardzo podobną sytuacją, która czasowo również powiela się w ciekawej formie. Finalnie odbiliśmy się od tej czerwonej linii, oraz w drugiej połowie września żwawo ceny poleciały w górę. Omawiałem to na mojej poprzedniej analizie. Jest to kolejny argument za tym, że październik może być dobrym miesiącem na rozbudowywanie swoich pozycji na spot, oraz pozycji lewarowanych, jeśli takie posiadasz, oraz na rozgrywanie tego rynku w charakterze średnioterminowym. Główne wnioski, jakie chcę, żebyś wyciągnął z tego materiału, to fakt, że tak, prawdopodobieństwo osiągnięcia niższych poziomów jest, natomiast to jest jedynie zachowanie ceny w bardzo krótkoterminowej perspektywie. A wraz z kolejnym dniem, tym bardziej wchodząc w drugą połowę października wkrótce, to na bazie danych historycznych oraz technicznych po prostu pociąg może zacząć odjeżdżać. Ja już jestem uzbrojony w longi na Bitcoinie i na Solanie. Łącznie mam 5 pozycji, z czego najmniejsza dźwignia jest na Ethereum, jest to dźwignia 2X, a największa dźwignia to 5X na Bitcoinie. Jeśli chcesz również rozgrywać ten rynek w najbliższym czasie, to przypominam, że ten bonus z opisu może tobie się przydać, ponieważ odbierając ten airdrop o wartości 500 dolarów. Będziesz mógł go przeznaczyć właśnie na jakiś trade, long lub short, nieważne, na wybraną parę tradingową. I to, co ryzykujesz w tej pozycji, to jest jedynie ten darmowy airdrop, więc nawet jeśli ci ją zlikwiduje, zamkniesz na stracie, no to nic się nie stanie. Po prostu tracisz darmowy bonus, życie tobie się nie zmienia. Ale wszelkie zyski, tak jak jest napisane na stronie po kliknięciu tego linku, są one wypłacalne i to jest bardzo rzadki widok, ponieważ wszelkie bonusy i airdropy to zazwyczaj są jakieś zniżki na prowizję ukryte w różnych innych formach. W tym przypadku na Bybicie tak nie jest. To są realne USDT, które jeśli zamkniesz pozycję w zysku, możesz sobie z nimi zrobić co chcesz, możesz wypłacić z giełdy na przykład na swój portfel lub zrobić zakupy spot, sobie kupić jakieś inne kryptowaluty lub nawet otworzyć sobie kolejne pozycje lewarowane. No po prostu cokolwiek. A mając to na uwadze, ja się z Tobą żegnam. Widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale. Do zobaczenia i cześć.